Hello, thank you for joining today's video. Today's video will be about Gilbertar. In Gilbertar, I'm going to show you what you can do all in one day. And also, we're going to have a very funny driver, so make sure you watch to the end of the video and hopefully you will enjoy. If you haven't subscribed, please make sure to subscribe and let's get this video started. After getting off the bus, now it's time to head on to Gilbertar. But obviously before we get there, we're gonna have to pass through border control. You weszliśmy. Jesteśmy w Brytanii teraz. Now we're in Britain. O, brytyjskie autobusy. Before we cross the airport, there is a duty-free shop over here. Before we get to the city center, we're gonna have to cross the airport runway. Yes, this is an active airport. Also, this airport is ranked as a top 10 weirdest airport in the world. Ever since I was a child, I always wanted to cross this airport runway, and officially now I'd be able to complete my childhood dream. Some things I already noticed when entering Gilbertar is the signs are in English, the gas is cheaper, and everything is in British pounds. But you still can pay in euros, it's just a little bit of a price difference. Now we're bypassing a bridge. After the bridge, we're gonna be heading down to the plaza where there's tons of shopping, and this is the bus terminal in Gilbertar. But our first attraction will be going to the church, followed with a tour around Gilbertar. Thank you.
In the church, we seen Matka Bosko or Częstochowy, and also the General Sikorski. So now we're gonna be heading on the bus around Gilbert RTC. No! What about hugging if you got banana? That monkey never seen the banana in his life. It's coming from North Africa. You might be surprised. No, North Africa only have marijuana. No, no bananas. Oh, okay. Everybody have the monkey and the bananas in the picture, but this is a fiction. Because so, it's coming from Morocco. Okay. In Morocco only have hashish. We get a cigar next time. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się ta wycieczka i czas spędzony na skale. Gibraltar jest brytyjskim terytorium zamorskich, zdobytym w 1704 roku przez flotę holenderską i brytyjską. Podczas wojny o sukcesję hiszpańską w 1713 roku strony konfliktu podpisały traktat utrechcki, w którym hiszpańska korona scedowała... In intelligent artificial, the two are in Polish. Awesome. We have six different grammatic in the Polish language, six. How you know? And I have a special program, and sometime still a little fake. Yes. Yeah. Or remember, yes. We now have 74 guide in 74 different language. Something wrong, but it's a good informative, okay? We take the correct one, no problem. Nie służy społeczności jako centrum rekreacyjne. Do dyspozycji są łyżwiarstwo figurowe, kina, bowling, siłownia, kawiarnia dla młodzieży i klub nocny. Next, Wellington Front. 95% is okay, but I have few things. It's normal. It's normal because it's the Polish, Finland, and Croatia is different grammatic. Of course it is. Po lewej stronie widać fragment murów miejskich zwany Wellington Front. Wellington Front był jedną z ostatnich fortyfikacji Gibraltaru, która została zbudowana przez siłę roboczą skazańców. W jej budowie uczestniczyło 900 skazańców, którzy byli zakwaterowani na statku więzieniu HMS Owen Glendower, który cumował w Gibraltar Harbor. Później oszacowano, że lokalna siła robocza była tańsza, bardziej produktywna i mogła legalnie pracować dłużej niż brytyjscy skazańcy. Next, Ragged Staff Gate. Za rondem, przed murami miejskimi, znajduje się cmentarz o nazwie Cmentarz Trafalgarski. Dało. Bitwa pod Trafalgarem w 1805 roku odbyła się zaledwie 60 km stąd, między Tarifą a Cadiz. Większość żołnierzy, którzy zginęli w tej bitwie, została pochowana w morzu. Tylko dwóch oficerów, którzy zmarli w drodze do Gibraltaru po bitwie, zostało pochowanych na tym cmentarzu. Admirał Nelson, który zmarł podczas bitwy na pokładzie HMS Victory, miał zostać pochowany w Gibraltarze, ale korona chciała go z powrotem do Anglii. W 1805 roku nie było lodówek, więc jak zachowano by ciało? Ciało lorda Nelsona zostało umieszczone w beczce brandy, która następnie została przywiązana do głównego masztu Victory i umieszczona... Name Big Ben, yes? But England is a big country, Gibraltar is so small. It's why we have a baby Ben. Po prawej stronie zobaczymy wieżę zegarową, znaną lokalnie jako Mały Ben, nawiązując do słynnego Big Ben w Londynie. Oryginalna wieża zegarowa w stoczni była znana jako La Torre del Duet. Podczas ataku anglo-niderlandzkiego na skałę w 1704 roku wieża została całkowicie zniszczona. Brytyjczycy następnie wybudowali trójkątny reduit i w jego wschodniej wierzchołku wybudowali wieżę.
Ta silnie ufortyfikowana wieża prawdopodobnie służyła jako klatka schodowa kontrolująca dostęp do stoczni morskiej bezpośrednio poniżej. Next, approaching 100-ton gun. Na prawo widać imponującą 100-tonową armatę zainstalowaną w XIX wieku, ale nigdy nie wystrzeloną w bok. Na świecie są tylko dwa takie działa, drugie znajduje się na Malcie. Bateria ta, nazwana na cześć barona Napiera z Magdali, została zbudowana w latach 1878-1884. W 1883 roku zamontowano jeden z dwóch dział, drugie znajdowało się w baterii Wiktorii. Dotarcie na pozycję baterii zajęło 21 dni, a transport odbywał się specjalnym saniami. W 1890... Na prawo, za murem znajduje się Zatoka Rosier, dawny port morski Gibraltaru. To tutaj w 1805 roku HMS Victory, flagowy okręt Lorda Nelsona, został holowany po bitwie pod Trafalgarem. HMS Victory był poważnie uszkodzony i został holowany do Zatoki Rosier w celu niezbędnych napraw. Next, entering Rosier Tunnel. Proszę uważać na głowy. Niskie stropy w tunelu. Po wyjściu z tunelu, po prawej stronie, widać wyjście do Zatoki Gibraltaru. W prostolinie, przy dobrej pogodzie, zobaczysz wybrzeże Afryki i Maroka. Góra, którą można zobaczyć w Afryce Północnej, prosto przed nami, to Monte Musa, która ma wysokość 851 metrów nad poziomem morza. Po prawej stronie, naprzeciwko zatoki, znajduje się port Algeciras w Hiszpanii. Jest to jeden z najważniejszych portów kontenerowych w Europie. Posiada również duży terminal promowy, który zapewnia połączenia z Tangerem i Ceutą. Next, waterfall. Everybody know we have a famous guy, Hercules. Yes? Oh, yes! For peace. Last 5 million years, Africa continent and Europa continent still together. Yeah. When separate the plaque tectonic, formation the Strait of Gibraltar, 24 kilometers. That big mountain named Mount Sidi Musa. Gibraltar, Mount Calpetis is the two pillars of Hercules. Two mountains. Good? This is the second economy in Gibraltar. First economy is the tourism, 11 million visitors. Second economy is the bunkering. So many boats coming to the bay to get diesel, food, equipment, change the crew, collection money, so many things before they start Atlantic or left-hand side Mediterranean. This is the name bunkering. Po lewej stronie widać teraz sztuczny wodospad. Wodospad ten jest częścią zakładu ocalania znajdującego się w skale Gibraltaru. Resztek wody morskiej, które pozostały po procesie ocalania, wypływają ze skały i wracają do morza. Odwrócona osmoza jest drogim procesem, więc staramy się nie marnować świeżej wody. W związku z tym wszystkie toalety w Gibraltarze są spłukiwane wodą morską. Next, entering tunnel to Europa Point. We get the water from the sea, making reverse osmosis, separate the fresh water, salt, and the mineral. Fresh water for drink, and salt water we use it for flush the toilets or clean the roads. Okay? We have two desalinating plants inside the rock. Tunnel, przez który teraz przechodzimy, jest ostatnim tunelem wybudowanym w Gibraltarze w 1963 roku. Gibraltar posiada rozległy system tuneli wewnątrz skały o długości ponad 50 km. Większość tuneli została zbudowana w latach 1936-1945. Po opuszczeniu tunelu dotrzemy do Europa Point, drugiego najbardziej wysuniętego na południe punktu w Europie, oddalonego o 22 km od Maroka. Po lewej stronie znajduje się meczet zbudowany w 1996 roku i podarowany przez byłego króla Arabii Saudyjskiej, Fahada ibn Abd al-Aziza al-Sauda. Dalej widać latarnię morską Trójcę, wzniesioną w 1841 roku. Na Europa Point znajduje się również pomnik Sikorskiego. Generał Władysław Sikorski był naczelnym wodzem Wojska Polskiego i premierem rządu polskiego na uchodźstwie.
4 lipca 1943 roku w drodze powrotnej z Bliskiego Wschodu Sikorski zginął wraz ze swoją córką Zofią, szefem sztabu Tadeuszem Klimeckim i 7 innymi osobami, gdy jego samolot Consolidated Liberator II rozbił się do morza 16 sekund po starcie z lotniska w Gibraltarze, a jedynym ocalałym był pilot samolotu. Katastrofa, która oficjalnie została uznana za wypadek, doprowadziła do powstania kilku teorii spiskowych, które istnieją do dziś. Często proponowano, że katastrofa była zamachem, za które odpowiedzialni byli Sowieci, Brytyjczycy, a nawet naziści. Pomnik przedstawia jeden z oryginalnych śmigieł rozbitka Liberatora, wydobytego z morza. Gdy zatrzymamy się, będziemy mieli 10-minutową przerwę, w trakcie której będzie można wysiąść i podziwiać widok. So far we are liking this tour group and now we have a stop at the southernmost point or Europa point. Now we're gonna go approach the lighthouse. Now we have a 15-minute stop. Look at these big cliffs over here. Now we're heading to the canyon. And there we can see Africa. There's the flag, the armat, and the hill. Look at these flowers. We got purple and yellow. And over there, we got a big cliff. The cliff is around 1,400 feet or around 333 meters. And there is a very tall mountain on the African side or Morocco, the country that's over there. And over here on the side, yeah, that's Spain. As you may have heard from the radio in our tour group bus, this is the Sikorski site memorial. You can obviously tell that today was a windy day. It's because we're already next to the Atlantic Ocean and the winds are coming from the Atlantic Ocean or from the Mediterranean Sea. If you look at the map on Gibraltar Strait, you will be able to tell it. Yeah, we haven't seen any of your brothers. No. Now you see my brother in the top. Okay, good. Mom, change the color like Michael Jackson. It's white baby Michael. Oh my gosh. Light coffee color, right? So we have a question. Do you guys like drive around your monkeys? Like to the bars? Yes. Nightlife? Nightlife. And what do they order? Banana smoothie or marijuana smoothie? Banana smoothie. Everybody, hello. Everybody's Christian religion? Yes. For it's time to pray now. We go to the top. Don't worry, we got
have life insurance. Remember, it's my first time. Yeah? Okay, good. We got life insurance. Not ever got it. I'm sorry to hear that. Które pochłaniały szczyt skały i utrudniały jej widoczność. Wieża obserwacyjna została ostatecznie zburzona, a istniejąca bateria została ukończona w 1890. Każdy chory lub ranny makak, który wymagał operacji lub innej formy opieki medycznej, był zabierany do Royal Naval Hospital Gibraltar i otrzymywał takie samo leczenie jak personel wojskowy. Po wycofaniu się brytyjskiego garnizonu rząd Gibraltaru przyjął odpowiedzialność za makak. Next, leaving Jew's Gate. Two category of people. Okay. Remember, only 8% income tax. You have 22 in Poland, no? We have 22. Yeah. 29. Spain have 21. Germany 25. We have only 8. It's why we have two category of people: citizen and the multimillionaire people. Oh. It's why. The citizen will live in council house, 80 euros a month. Wait, hey, hey, we live free, yes, true. But why? Because apartment is a minimum of a £1 million apartment. If you want to get the benefit of the tax, you need to buy a house. Or me, I'm born in Spain. I'm changed to British because I'm married with a local woman. Another way is to buy the apartment. It's a minimum £1 million minimum. No, inside. I live inside the Morris Castle. Okay. But my house is better because I'll only pay £72 a month because my wife, she's the director of the hospital. And the house, in my case, the house is free. Connection. Government workers. Right. Okay. Government workers. So we have police, fire brigade, government workers, doctors, everything is free houses. Oh, nice. I got a fine local woman too. Wkraczamy teraz do rezerwatu przyrody. Po lewej stronie, poniżej, widać Zatokę Rosier i piękny widok na Zatokę Gibraltaru i port Albert. Zostały umieszczone w XVIII wieku i służyły do podciągania i zabezpieczania ciężkich dział, które znajdowały się w strategicznych miejscach na skale. Next, Queen's Balcony. No, for the status, for the document. If you have a good document, you don't have problems. Venga, let's go. My son. Oh. You go so fast. Be careful. I'm washing you. £200. £200 ticket. I take the bike. It's why now calm down in the back. He's learned about it. When he said my face is red. Let's go. Yo. Let's go. Children. Okay, we have two MOPA sign in the world. This one is the first. Okay. Humans.
the Maupas sign. It looks another skinny. One is outside the British Parliament. That's good. Maupas sign. Yes. Throat studies. We are in love with British. Yeah, yeah. Serious. Don't eat in front of the monkeys, okay? Don't touch and don't pull in your shoulder. Remember, the monkeys no potty training, okay? No, no, the joke, but now it's serious. Truth story is truth story. Yes. Can we give them a... Po lewej stronie znajduje się Queen's Balken, znany również jako punkt widokowy królowej. Podczas oficjalnej wizyty królowej Elżbiety II w 1954 roku, rok po jej koronacji, królowa Elżbieta II zatrzymała się w tym miejscu, aby podziwiać piękny widok na zatokę. Stąd możemy zobaczyć obszar miasta, terminal wycieczki. Duże jaskinie w ciągu tysięcy lat. Liczne stalaktyty i stalagmity w jaskini są formowane przez nagromadzenie się śladów skały, która została rozpuszczona i podłożona przez wodę kapiącą z ziemi powierzchni. Pierwszą faktyczną opis jaskini napisał w 45 roku Eneto Ponizuela, urodzony w Algecirasie rzymskim geograf. W przypadku, gdy w pobliżu znajdują się małpy, pamiętaj, że są to dzikie zwierzęta. Jeśli w twoich torbach jest jakakolwiek żywność, proszę zostawić je w autobusie i nie buduj karmić ani dotykać małpy. Gdy dojedziemy do przystanku, będziesz mógł wysiąść. Będziesz miał 20 minut na zwiedzanie jaskiń lub rozprostowanie nóg. Proszę nie przekraczać limitu czasu. Next, leaving cave, Barbary the cat. Ja mam jakieś bilety, może do tych jaskiń będę. Mogę się zastanawiać. No to teraz jako, tak? Gdzie? W sobie wkładasz. A tu? O tym? Jest? Dobra. Poczekaj, jak to ciągnie? Trzeba skanować ze środka. Te dziury, okej. O tutaj, o. Ale tu? O tu. Te, o... Now we're in St. Michael's Cave. Ale przyjemne. Tak, zaraz pokażę kawę. Tak,
It's a very big cave over here. Here's a monkey. Here's another monkey. Uber. This is a viewpoint of Gibraltar. Odnajdując nowy dom w Gibraltarze. Popularne wierzenie głosi, że dopóki w Gibraltarze będą istniały makaki berberyjskie z Gibraltaru, terytorium pozostanie pod panowaniem brytyjskim. W 1942 roku, podczas II wojny światowej, po tym jak populacja spadła do zaledwie 7 mał, Winston Churchill wziął pod uwagę mit i nakazał natychmiastowe uzupełnienie ich liczby. Zostały one importowane z fragmentów lasu z Maroka i Algierii. Next, leaving monkeys. We have 10 minutes. 10 minutes. Oh my God. Oh my God. Ah. Oh, siedzi już jedna. Turystka. Eh? No, it's my first time. Be careful with my wife. Oh, look, a monkey. You have marijuana for him? Push the monkey off the cliff. Yes. Push it like that. Let's go, madam. Long time before the pirates go in the Galeon, right? Yeah. And now go in the Mercedes. I know. Yeah. In the taxi driver, you brought this better to say, this is my wallet. Yeah? If you're asking the price, oh my gosh. Skyrocket, right? Yeah. 10 minutes, please. Thank you. Better up. Jak ktoś chce zostać, to chwilę ogłoszenie. To nie zostanie, to jest wasza sprawa, ale ja powiem, nie odpowiadasz, ja biorę odpowiedzialność. Ktoś chce zostać, pamiętacie, że autobus przyjeżdża nie o 5, tylko o 7, prawda? Tam trzeba wziąć. Słuchajcie, z tego miejsca, gdzie my doszliśmy, pierwszy kilometr, tam gdzie jest ten Kazamat Square, tam chyba za 2 euro można z autobusem podjechać aż tam prawie do samego końca, do lotniska.
Także jak ktoś nie chce tego kilometra mało ciekawego iść, to sobie bierze za 2 euro autobus i do border podjeżdża. I ma tylko tam 200 metrów, żeby dojść. Bo my pierwszy kilometr szliśmy, chciałem wam pokazać jeszcze inny rodzaj Gibraltaru. Także teraz, bo my już tu kończymy, zjeżdżamy tam, gdzie zaczęliśmy. I wojny światowej. Podczas jednej z okazji spotkał tam niemiecką agentkę, która szpiegowała dla obu stron konfliktu. Ian Fleming otrzymał od niej ważne informacje, a ona później pojawiła się w jego pierwszej powieści szpiegowskiej o Jamesie Bondzie, Casino Royale. Jesteśmy pewni, że Gibraltar miał duży wpływ na historię Jamesa Bonda. Wprowadzenie do filmu 007, Living Daylights, w którym Timothy Dalton gra rolę Jamesa Bonda, zostało nakręcone w tym miejscu w 1987 roku. Next, approaching the Great Siege Tunnels. Tuż przed dotarciem do baterii księżnej Karoliny, która będzie następna, a dalej w górę skały po prawej stronie, znajdują się wielkie tunele oblężeniowe, znane również jako galerie górne. Są to serie tuneli wewnątrz północnego krańca skały Gibraltar. Zostały wykopane z litego wapienia przez Brytyjczyków w czasie wielkiego oblężenia Gibraltaru pod koniec XVIII wieku. Prace były wykonywane ręcznie, głównie za pomocą młotów i łopat, wspomagane wybuchami progu. Prace początkowo posuwały się powoli. 13 mężczyznom zajęło 5 tygodni wykopanie tunelu o długości 82 stóp, 25 metrów. Kopacze byli utrudniani przez dym i kurz z częstych wybuchów, więc zdecydowano się wysadzić horyzontalny szyb w celu poprawy wentylacji tunelu. To zostało zrobione i okazało się, że miało nieoczekiwany skutek uboczny. Pierwotnym zamiarem tego otworu było dostarczanie powietrza do pracy, którzy wcześniej byli prawie duszeni dymem, który pozostał po wysadzeniu różnych min, ale po dokładniejszym zbadaniu otworu pomyślano o zamontowaniu działa, które będzie skierowane na wszystkie baterie wroga, zwrócone w stronę Półwyspu Iberyjskiego i jedynego lądowego dostępu do miasta Gibraltar. Całkowita długość budowy tuneli do końca 1783 roku wynosiła około 908 stóp, 277 metrów. Next, Princess Caroline's. Many people walking up and down in Gibraltar. Right. You know what the people say when you return to the hotel? Never again. Fucking hell. It's 9 kilometers up and downhill. Yeah. Oh, look at that. Oh my God. Good luck. You have electric engine? You have any electric engine for pushing up? It's 9 kilometers to go up. Nobody tell you? Look his face. The face change. Yeah, right away. Almost smile. Yes. Oh, look, the airport. Bateria księżnej Karoliny to bateria artyleryjska zbudowana w 1732 roku. Hey! Z baterii księżnej Karoliny można zobaczyć miasto La Linie de la Concepción, miasto graniczne. Można również zobaczyć część pasa startowego lotniska międzynarodowego w Gibraltarze, które nadal jest własnością brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Taka lokalizacja, z nieograniczonym widokiem na północ i zachód Gibraltaru, zapewniała miejsce o ogromnym znaczeniu strategicznym dla militarnej obrony Gibraltaru. Next. Jest wiele graffiti, wszystkie równie interesujące, ale dwa z nich wyróżniają się, jeden z rysunkiem galeonu i drugi graffiti, które przypisuje się sierżantowi majorowi Ince, architektowi wielkich tuneli oblężniczych. Next, World War II tunnels. Po prawej stronie zobaczysz wejście do tuneli z czasów II wojny światowej. Prace tunelowe zostały przeprowadzone przez 4 wyspecjalizowane kompanie saperskie z Royal Engineers i Armii Kanadyjskiej.
Całkowita długość całej sieci tuneli wewnątrz skały wynosi około 34 mil, czyli 55 km. Cała 16-tysięczna załoga mogłaby tam mieszkać wraz z zapasem żywności wystarczającym na 16 miesięcy. W tunelach znajduje się podziemna centrala telefoniczna, elektrownia, stacja destylacji wody, szpital, piekarnia, magazyny amunicji i warsztat naprawy pojazdów. Next, Moorish Castle. Tutaj widać pozostałości mauryjskiej fortecy. Miejsce mauryjskiego zamku zostało zbudowane po raz pierwszy w 1160 roku lub wcześniej. Wieża Hamed jest najwyższą wieżą z okresu panowania islamu na Półwyspie Iberyjskim, a kasba zamku jest największą w tej okolicy. Odbudowana wieża pochodzi głównie z około 1333 roku. Wieża Hamed dumnie prezentuje blizny bitewne, które zostały zadane podczas różnych oblężeń. Sam zamek odegrał znaczącą rolę w muzułmańskiej inwazji na Półwysep Iberyjski, a siły muzułmańskie w ciągu 2 lat przejęły dużą jego część, inwazja, która doprowadziła do dominacji islamu w częściach zachodniej Europy przez ponad 7 stuleci. Jest to jest, że dziedziniec mauryjskiego zamku służył ostatnio jako więzienie aż do 2010 roku. Next, police barracks. That's the Polish crew. That's the Polish crew. Who knows, maybe? We need the monk to work. What's your name? Married today. Okay. Yeah? What about divorces? In Las Vegas, you marry like Elvis. Right. In Gibraltar, you marry like the Maupa. What about any famous divorces? Well, we have people in here married Friday. Okay. Saturday, argument. Monday, the divorce, because it's easy to marry and easy to get the documents. And 1 week after, married again with the same woman. Two parties, right? 3 days. Double money. Yeah. Guys, if you want to get the cable car, now you only have 5 minutes walking for the right-hand side. Okay. And then the main street, you have the cable car. Okay. But you pay for 70 meters more high. Okay. And the panoramic view, that's it. Okay. How much is the ticket? £22. $26. It's not cheap. It's not cheap. If you decide. Very top, right? Can you drive very us up top, there? Yes. You know the kids? 17 euro a kid, children? Oh, you don't have any kid in here. Wait a minute. Yeah. The kid? Who's the kid? The kid looked like Pau Gasol. He ate a lot of sausage. He looked like Pau Gasol, the bigger ones. Like the NBA. Yeah. He ate a lot of sausage. Polish sausages. Well, you have better. Everybody said, I love Tony Soprano. And he's dead. Yes. Dobiegamy końca wycieczki. W imieniu Peredi Tours dziękujemy za uwagę i życzymy miłego pobytu w Gibraltarze. Chciałbym, abyście dołączyli do mnie w specjalnym podziękowaniu dla kierowcy autobusu, który mam nadzieję, że bezpiecznie zawiózł Was z powrotem i sprawił, że ta wycieczka była przyjemnym doświadczeniem. Napiwki nie są obowiązkowe, ale są bardzo mile widziane jako podziękowanie dla kierowcy. Dziękujemy bardzo za uwagę w czasie tej wycieczki i życzymy bezpiecznej dalszej podróży. Dziękuję. There's plenty of telephone in Main Street. Yeah. There's so many in Main Street and everyone walking. Yes. Excuse me, sir. Where's the emergency window? What? I don't have the money. You want to pay me that? Transfer? Where's good food over here? Everywhere. Everywhere in Spain. Yeah. Everywhere in Spain. Yeah, no fish and chips? No. Oh yeah, fish and chips, the best. Yes.
in town center, you're looking for Roy fish and chips. But you don't want to join Spain. You don't want to join Spain. No. You prefer to stay in Great Britain. Of course. Of course. I'm born in Spain, right? When I'm born in Spain, my name is Juan Carlos Plata. Now changed to British is John Charles Silver. Oh. And your wife is gold. My wife, she's a local. She's local. Local gold, yes. What the Queen was saying about it. I'm ex Spanish championship in motorsport, right? Motocross. And my name is Mr. Silver. Oh. Yeah? Where's the silver teeth? Yamaha. Silver teeth. Ah, silver teeth. Russia. I have to go to Russia on golden. Yeah, in Russia they're making golden, yes. These days I'm not eating. Well, family, thank you for the trip. You pay £6.5 million for the villa? And you can and you know when your neighbor? Yes. Probably it's placeable in the middle. Help him do some isolation. Yes. Okay, guys, thank you so much. Thank you. The best driver. Happy going for Fiona. We try to make you happy. Oh, that's us? No, that's neighbor. No problem. The funeral, guys, look. Coming. After having so much fun with the bus driver and learning about Gibraltar's history in Polish, now we head to the Botanical Garden. I totally recommend taking their tour since the driver was very funny, especially if you get the one that we got, the Mr. Silver. This is Gibraltar's Botanical Garden. I mean, it's kind of good, a nice place to relax. Now we're gonna head to another attraction, which I don't know what we're doing now. Now the final thing, when leaving Gibraltar, is crossing the rock, and that is the top 5 weirdest airports. So now we're almost approaching in the center of the runway, and what I'm seeing over here is there's no fence or gate in case if the airplane could make it, it's going into the water. So this is one run side, and the other side in the middle of the runway. And yes, it is active. So the only time when you cannot cross is when the airplane is like 5 minutes prior before landing. And then when it's taking off after the takeoff, then it basically goes up and then you can cross again. And the airplane is in a 5-10 flight, so jump from the ground and then goes up much lower. And over there, it's a British International Airport, actually domestic airport. And then here's the air traffic control. And now it's time to see the last moment of the trip before we leave Gibraltar. And what
what's funny about coming to this territory is you have to cross border control, and now you have, in order to go back to Spain, you also have to cross border control again. Really irritating, but it sounds like a cool, unique experience. There's the bus terminal, and there's border control. I hope you enjoyed today's video about how to do or what to do in Gibraltar for a day, and hopefully I will see you in the next video.